Jan Józef Lipski był jedną z nielicznych osób na początku lat 90., które zwracały uwagę na to, że coś z reformami społeczno-ekonomicznymi jest nie tak, to znaczy, że ich koszty społeczne są zbyt wysokie. Myślę, że dzisiaj pewnie sytuowałby się gdzieś w okolicach ruchu czy myślenia alterglobalistycznego. To jest taki wielki dramat Jana Józefa już po zwycięstwie, że tak powiem. On się zaangażował w PPS. Jan Józef na pewno nie miał racji, bo cały ten eksperyment z PPS-em się źle skończył i symbolem tego jest, że ten Ikonowicz po pijanemu zgubił sztandar, zostawił w taksówce sztandar PPS-u, któremu Ciołkuszowa podarowała, prawda? No to wszystko są takie historie. Znaczy, ta cała historia PPS-u obróciła się w farsę. Lipski, który pisze bardzo dużo o socjaldemokracji i o tym, że socjaldemokracja wyrasta gdzieś z takich korzeni chrześcijańskiej Europy, że socjaldemokracja, która rozumie, jak ważny jest sprawiedliwy podział, sprawiedliwa redystrybucja dóbr. I dzisiaj w różnych dyskusjach politycznych, ekonomicznych, myślę, że ten głos Lipskiego mógłby być głosem ciekawym. Być może rzeczywiście Lipski uznałby, że dzisiejsza skala niesprawiedliwości społecznych powoduje to, że trzeba się angażować politycznie, trzeba zmieniać rzeczywistość, ale tego nie wiemy, dlatego że pamiętajmy, że to już człowiek dzisiaj byłby bardzo wiekowy, mógłby uznać, że po prostu co miał zrobić w tej sprawie, to zrobił. Natomiast jest dla mnie oczywiste, że jako socjalista no miałby w Polsce dużo do zrobienia. W Polsce być alterglobalistą to jest taka, można powiedzieć, postawa ogólnokrytyczna, podejmująca rozmaite wątki z krytyki kapitalizmu, nie wiem, wątki ekologiczne, antykorporacyjne, etc. Co mi się podoba w tym myśleniu, to jest taki pomysł, że żeby wyjść z tego klinczu między imitacją, a takim okropnym, skostniałym tradycjonalizmem. To znaczy, że ta Polska albo może imitować jakoś straszliwie ten Zachód, dość bezrefleksyjnie i płasko, albo może się zasklepić w jakimś rodzaju na takiej martwej trupiej tradycji. I że jakby ten duch anarchiczny można złączyć z jakimś tak fajnie pojętym, jednak romantycznym mesjanizmem i powiedzieć, że jak już ta Polska ma być, to niech ona będzie naprawdę jakaś taka niezwykła, niech ona będzie społeczna. I tak jakoś czytam Lipskiego i bardzo mi się to podoba, że jak już Polska, to społeczna i taka bardzo, bardzo odważnie eksperymentująca.